Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Są przepisy o zamrożeniu cen gazu. Rząd chce, by opłata w przypadku odbiorców indywidualnych, ale też szkół i szpitali wyniosła nieco ponad 200 zł za megawattogodzinę. Do rachunków wróci VAT, choć o jego zwrot będą mogli ubiegać się najubożsi. Regulacje trafiły już do Sejmu. Rządowe regulacje w sprawie gazu mają kosztować budżet około 30 miliardów złotych. Podstawowe założenie ustawy gazowej to jest zamrożenie. 100% zamrożenie taryfy gazowej, stawki, którą zapłacą gospodarstwa domowe na poziomie tego roku. Wyjaśniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Przypomniała, że Komisja Europejska oczekuje od nas przywrócenia VAT-u w taryfach za gaz. Tak się stanie, co wpłynie również na cenę i będzie to jedyna zmiana, jeśli porównamy nasze rachunki z tego roku z tymi, które dopiero dostaniemy. Gwarantujemy cenę dla paliw gazowych na poziomie nieco ponad 200 zł za megawattogodzinę. Wyliczył premier Mateusz Morawiecki. Rząd ostatecznie zrezygnował z progu dochodowego przy zamrożeniu cen, ale jednocześnie proponuje dodatki dla najuboższych. Uprawnionych do skorzystania z nich będzie 300 tysięcy gospodarstw domowych. Przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły skorzystać z rekompensat, a najbardziej wrażliwi odbiorcy otrzymają również refundację podatku VAT. I właśnie tych najbiedniejszych obejmuje oferta zwrotu VAT-u. Nie mogą oni jednak przekroczyć progu dochodowego 2100 zł netto w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i 1500 zł netto na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Pomocą obok zwykłych obywateli objęte zostaną podmioty wrażliwe, szpitale, szkoły czy domy opieki. Według rządu nowe regulacje nie będą wymagały notyfikacji Komisji Europejskiej, co oznacza, że nie będzie trzeba czekać na ich przyjęcie, a może być to możliwe już w trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się 30 listopada. Nie ma na razie zgody Niemiec na propozycję Polski, by przekazać rakiety Patriot Ukrainie. Argumenty wojskowe wskazują, że ich rozlokowanie za wschodnią granicą pozwoli zapobiec powtórce tragedii, do jakiej doszło w Przewodowie. Polska propozycja, by patrioty zaoferowane nam przez Berlin przekazać Ukrainie, nie wzbudziła entuzjazmu u niemieckiej minister obrony. Przekonywała ona, że rakiety są przeznaczone do ochrony terytorium NATO i twierdziła, że potrzeba rozmów z sojusznikami. Sojusz tymczasem nie chce być rozjemcą w sporze między Berlinem i Warszawą, ale stanowisko Jensa Stoltenberga wskazuje, że jeśli patrioty trafią za wschodnią granicę, to z jego strony nie ma sprzeciwu. Ostatecznie to będzie decyzja na poziomie krajowym na temat konkretnych zdolności, ale nadal wzywam sojuszników, by dostarczali jeszcze więcej obrony powietrznej także dla Ukrainy. To argumenty wojskowe stoją za polską ofertą skierowaną do Berlina. Wicepremier Mariusz Błaszczak wyjaśnia, że rozmieszczenie patriotów na zachodniej Ukrainie to większe bezpieczeństwo Polski. Strącenie jakiejkolwiek rakiety po drugiej stronie granicy przez nasze wojsko byłoby odebrane jako przystąpienie do wojny, a gdy ta rakieta znajdzie się na naszym terytorium, czas reakcji będzie bardzo ograniczony i obecnie patriotów wcale nie uchroniłaby nas przed powtórką z Przewodowa. Ta rakieta przeleciała przez terytorium polskie w przeciągu kilku, kilkunastu sekund. To nie jest wystarczający czas do tego, żeby ją skutecznie strącić. Początkowo wydawało się, że między rządem a Pałacem Prezydenckim w sprawie patriotów są rozbieżne stanowiska. Wątpliwości przeciął jednak prezydent Andrzej Duda w trakcie wizyty na Litwie. Byłoby najlepiej, gdyby dla ochrony także i polskiego terytorium te rakiety znajdowały się w pewnej odległości od polskiej granicy na terytorium Ukrainy. Polski przywódca doprecyzował swoje stanowisko w mediach społecznościowych. Napisał, że jeśli Niemcy nie przyjmą naszej oferty, przyjmiemy rakiety w kraju. I dalej w odpowiedzi na wpis jednego z internautów wyjaśnił, że ze strony Ukrainy nie byłoby problemu, by patrioty chroniły także część polskiego terytorium. Można wysłać na Ukrainę baterię Patriot bez obsługi z wojsk NATO. Ukraina od dawna o to prosi. Z pewnością zgodzi się na warunek ich ustawienia, tak by chronić też państwo NATO, na przykład Polskę. Wszystko wskazuje na to, że piłka jest po stronie Niemiec, a stanowiska Warszawy i Berlina być może uda się zbliżyć. W trakcie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO dojdzie do niego w przyszłym tygodniu. A oto czy temat patriotów pojawi się na nadchodzącym szczycie z udziałem ministrów spraw zagranicznych państw NATO, pytany był rzecznik MSZ Łukasz Jasina.
czy to będzie na agendzie? Na pewno na agendzie będzie wzmacnianie flanki wschodniej i będą te wszystkie rzeczy, które tą flankę wschodnią osłabiają, wszystkie zagrożenia, które się dla niej rodzą, a takim zagrożeniem jest agresywna polityka Rosji, która powoduje, że rakiety spadają praktycznie przy naszej granicy, a w wyniku tego, co się zdarzyło 2 tygodnie temu, również wiemy, że może coś spaść na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i doprowadzić do tragicznej śmierci naszych obywateli, co nie jest rzeczą przez nikogo pożądaną. Więc na pewno pan minister będzie bardzo mocno przypominał tą agendę, którą zawsze na wszystkich spotkaniach NATO omawiamy. Omawiana była na szczycie w Madrycie i omawiana jest na różnym szczeblu, czyli wzmocnienie wschodniej flanki NATO, zwiększenie też wsparcia dla Ukrainy, która toczy swoją walkę przeciwko Rosji. To są oczywiście dość ogólne sformułowania, ale właściwie wszystko z tego szerzej może wynikać i tylko od nas zależy, jak szeroko zostanie to wszystko zinterpretowane i uczynione. Spotkania ministerialne NATO to są zazwyczaj bardzo merytoryczne momenty w działalności tego paktu. Na ubiegłorocznym szczycie w Rydze także przyjęto bardzo wiele rozwiązań, które okazały się ważne. Kanclerz Olaf Scholz zapowiada nowy kierunek polityki militarnej i energetycznej Niemiec. Ogłasza większe nakłady na wojsko oraz powrót do konwencjonalnych źródeł energii. Niemieckie społeczeństwo przygotowuje się na tzw. blackout, czyli przerwy w dostawie energii elektrycznej. Takie możliwe są w pierwszych miesiącach nowego roku, w styczniu i w lutym. W Niemczech odbywają się już nawet specjalne szkolenia, które mają przygotować obywateli na taką sytuację. Mam awaryjne pudełko, w którym trzymam świece. Zapalę je w pierwszej kolejności. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz uspokaja i wskazuje na powrót do konwencjonalnych źródeł energii, które mają zapewnić Niemcom bezpieczeństwo energetyczne. Magazyny są pełne gazu, terminale płynnego gazu ziemnego. Mamy nowe kontrakty na dostawy. Ponownie wykorzystujemy elektrownie węglowe i wydłużyliśmy okres wykorzystywania elektrowni jądrowych. Bezpieczeństwo energetyczne Niemiec na tę zimę jest zagwarantowane. Jest ono zagwarantowane, ponieważ rząd niemiecki podjął odważną decyzję o zmianie kierunku. I tu pojawia się pytanie, czy to stała zmiana, czy jedynie doraźne działania w obliczu możliwego blackoutu. To byłoby zbyt piękne, że pan Olaf Scholz doprowadziłby do odejścia albo zatrzymania tego procesu drastycznej ochrony środowiska. Mówi politolog dr Piotr Gawryszczak. Kluczowe będzie tu stanowisko Komisji Europejskiej, która naciska, by w ramach dywersyfikacji źródeł energii przyspieszyć transformację i przejść na odnawialne źródła energii. Energetyka to jednak nie jedyna dziedzina, w której kanclerz Niemiec zapowiedział zmiany. Scholz ogłosił także nowy kurs polityki obronnej. Będziemy i chcemy wydawać 2% PKB na Bundeswehr. Najpierw zostaną zakupione fabryki i maszyny dla nowo produkowanego wyposażenia. Chcemy zamówić odpowiednie materiały i zapewnić niemieckiej armii taki sprzęt, aby była ona skuteczna przez kolejne dziesięciolecia. Zdaniem Scholza to dotychczasowa polityka energetyczna i militarna doprowadziła do uzależnienia Niemiec od Rosji, dlatego konieczne są zmiany. Nie każdy polityk potrafiłby się przyznać do błędu, natomiast to jest taki trochę przyznanie się do błędu poprzedników swoich, bo to przecież pani Angela Merkel uzależniła Niemcy, ale także Europę od dostaw z Rosji. Stanowisko kanclerza Niemiec to jedno, drugie to oczekiwania i plany pozostałej sceny politycznej w Niemczech, a także tamtejszych mediów. Der Spiegel wskazuje, że Olaf Scholz zmianą politycznego kursu wydziedziczył Angelę Merkel z dokonań jej rządu. W rozmowie z tygodnikiem wieloletnia kanclerz i przewodnicząca jednej z największych partii CDU nadal widzi możliwość prowadzenia wspólnych interesów z Moskwą. Niemcy nie powinny być pierwszym krajem, który wysyła najnowocześniejsze czołgi na Ukrainę, ponieważ w Rosji nadal można z Niemcami stworzyć dobrą atmosferę. Nie należy się oszukiwać, że jakiekolwiek nowa jakość w relacjach Rosji i Niemiec nastąpi. Niemcy dalej będą kontynuować politykę dobrych relacji z Rosją. Na chwilę obecną z oczywistych względów nie mogą tego robić. Natomiast nie należy się spodziewać, że ta polityka nie zostanie przywrócona dzień lub dwa po zakończeniu wojny na Ukrainie. Podkreśla politolog dr Marcin Adamczyk. Kilka dni temu były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ujawnił, że jeszcze przed wybuchem wojny Berlin wyrażał nadzieję, że Ukraina szybko upadnie. Taki pogląd miał być uzasadniony powodami ekonomicznymi.
O potrzebie zdecydowanych działań, gdy polskiej żywności zarzuca się niską jakość, nawoływał po posiedzeniu Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski. Podkreślił, że polska żywność jest bezpieczna i dobrze kontrolowana. Musimy robić wszystko, żeby nie dopuścić do pogorszenia wizerunku polskiej żywności. Zdajemy sobie sprawę, i to bardzo mocno również w dyskusji wybrzmiało, że psucie tego wizerunku jest często elementem działań konkurencyjnych zarówno firm wspieranych przez kraje macierzyste, które chcą zasiać niepokój wśród polskich konsumentów na rynku wewnętrznym po to, żeby odeszli od pewnych przyzwyczajeń, tego patriotyzmu konsumenckiego, kupowania polskich produktów, bo sugestia i insynuacja jest taka, że te produkty mogłyby być niebezpieczne, na rzecz produktów importowanych do Polski. Również ta konkurencja jest bardzo wyraźna i widoczna przy eksporcie. To psucie wizerunku, wyolbrzymianie różnych wpadek, jeżeli tak można powiedzieć, jest elementem świadomej gry, w której niestety biorą czasami udział media w Polsce. Przypomnę nakręcenie afery związanej z ubojem bydła przez TVN. I na koniec sport. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Reprezentacja Polski po remisie z Meksykiem zmierzy się z Arabią Saudyjską, która wcześniej wywalczyła 3 punkty w pojedynku z Argentyną. Oczywiście, że skład już znamy, ustawienie taktyczne też znamy. No, my jesteśmy wewnętrznie spokojni, przygotowując się do tego spotkania. Nie ulegamy presji, czy ktoś by chciał, żeby zagrać w takim czy innym składzie. Dla nas to nigdy nie miało znaczenia ani dla drużyny, ani dla sztabu, bo i sztab, i drużyna wiedzą, że decyzje podejmujemy na podstawie swoich analiz. Wiemy, jaka jest ranga tego meczu. Pierwszy mecz, który zremisowaliśmy, on nie przekreśla naszych szans na wyjście z grupy, ale też no, nie powoduje, że ten punkt z tym jednym punktem wyjdziemy. Mamy świadomość, że mecz z Arabią Saudyjską, która pokazała z Argentyną, jak można wygrać z zespołem, który powszechnie jest uznawany za faworyta. Czeka nas ciekawy mecz. My z naszej strony zrobimy wszystko, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie. To jest sport, niczego nie możemy obiecać, ale zagramy tak, żeby nie mieć do siebie żadnych zastrzeżeń, że czegoś nie zrobiliśmy tak, jak wcześniej chcieliśmy w swoich założeniach ten mecz, żeby przebiegał. I to wydanie już kończymy. Dobrego dnia Państwu życzę. Z Panem Bogiem.